niektóre osoby tak mówią, że lansujesz się na celebrytkach. Co ty na to? Ja myślę, że chyba jest już odwrotnie, to część celebrytek, celebrytów lansuje się na mnie. A w jaki sposób? A myślę, że chodzenie do Gojdzia i dbanie o siebie w sposób naturalny, no stało się też w cudzysłowie trochę modne. Ja myślę, że zmieniłem medycynę estetyczną w Polsce przez ostatnie 2 lata, na pewno ostatni rok. Zmieniłem podejście do medycyny estetycznej z tego botoksowania twarzy i zmieniania rysów twarzy na taki naturalny wygląd, więc ja absolutnie nie potrzebuję się lansować. Ja mam już swoją markę w Polsce i również na świecie. Na świecie wykładam w Amerykańskiej Akademii Medycyny Estetycznej co 3 tygodnie, będąc w różnych zakątkach świata i tam szkole lekarzy, mając też wpływ na to, jak wygląda medycyna estetyczna również na świecie. Więc ja lansu żadnego nie potrzebuję. A mam grono swoich pacjentek. Do mnie dostać się jest bardzo ciężko, bo trzeba czekać 5 roku na wizytę, więc myślę, że to chyba w drugą stronę działa. No tak. Zaskoczyłem Ciebie, tak? Tak, zaskoczyłeś mnie. To teraz będzie pytanie bardziej podchwytliwe. Agata Młynarska czy Małgorzata Kożuchowska? Uwielbiam tę i tę, wiesz, Agata Młynarska jako 50 już plus, uważam, że wspaniale wygląda, naturalnie wygląda, nie przerabia się i nigdy nie będzie się przerabiała, przede wszystkim nie moimi rękoma. Jeżeli chodzi o Małgosię Kożuchowską, przepiękna dziewczyna, 40 plus, ta i ta, w sposób naturalny dbają o siebie i to absolutnie cenię. Ja nie przyjąłbym do swojej kliniki żadnej osoby, żadnej aktorki, celebrytki, która chciałaby zmieniać właśnie rysy twarzy, czy też pompować usta, czy botoksować twarz. Każda pacjentka, tak jak Małgosia, czy tak jak Agata, jest też wizytówką mojej kliniki i to, jak wyglądają, również świadczy o mnie. Także myślę, że dobrze świadczy. No tak, ale czy to nie jest jednak trochę przerażające, że tych pań, nawet na ulicach zwykłych kobiet, które poruszają się po mieście, jest dużo, jeżeli chodzi o podobny wygląd, na przykład te nienaturalne wargi, czy te napompowane policzki? Nie, wiesz, jak patrzę na wiele moich koleżanek z show biznesu, to faktycznie wiele osób przesadza, ale pytanie, czy to one tak przesadzają? Czy też my lekarze tak przesadzamy? Nie każdy lekarz ma zmysł artystyczny w sobie. Nie każdy widzi przestrzennie twarz i może to również my lekarze jesteśmy winni temu, że chodzą takie potworki po ulicach, że szprycujemy te policzki do rozmiarów piłek ping-pongowych. Ja jestem przeciwny i mam nadzieję, że moje środowisko lekarskie również jest przeciwne lub też zacznie być przeciwne i będziemy kreować w cudzysłowie modę na naturalny wygląd. Ale to też myślę, że też jest kwestia lekarzy, którzy nie potrafią powiedzieć swojej pacjentce stop, prawda? Okej, okay, a wiesz, to jest medycyna estetyczna, to mega intratny biznes. No ja zdradziłem ostatnio, ile zarabiam dziennie. I to jest prawda. Lekarz... Ile zarabiasz dziennie? Przypomnij. Nie czytałeś Pudelka. Ale zawsze można przypomnieć. A... Cytat z Wiwy, że mój menadżer nie pozwala mi wstawać z łóżka, jak nie zarabiam dziennie 50 tysięcy złotych. I dobry lekarz medycyny estetycznej dokładnie tyle w Polsce może zarobić. Ale mam nadzieję, że nie zarabia właśnie na szprycowaniu tych policzków i tych ust, nie wciska w twarz nie wiadomo jakiej ilości kwasu hialuronowego po to tylko, żeby zarobić. Ja jestem przeciwny temu, wykonuję swoją pracę absolutnie z pasji i o to też proszę i apeluję do moich kolegów lekarzy. Po prostu opanujmy się w tych policzkach, w tych ustach i dbajmy o nasze pacjentki w sposób naprawdę naturalny, bo każdy człowiek jest piękny, trzeba tylko to piękno umieć wydobyć. I na koniec, czy mógłbyś podać przykład pani, znanej pani, która według Cię wygląda super? No nic się nie da jej zarzucić. Wspomniana Małgosia Kożuchowska, wspomniana Agata Młynarska, Maja Ostaszewska, piękna aktorka, naturalna aktorka, Iza Kuna, no to są aktorki, które chcemy oglądać, dlatego że są piękne, są naturalne, mają mimikę, marszczą czołem, uśmiechają się. U aktorki jest bardzo ważne. Absolutnie, no wyobrażasz sobie aktorkę, która... Tak jak Nicole Kidman swego czasu tak się zbotoksowała, że nie było widać w ogóle żadnej emocji. Więc ja popieram naturalność.